serdecznie. Dnia 31. Wcześniej nie mogłem. Sorry, przepraszam. Podsumowanie roku naszego przecudownego. Witam serdecznie. Kanał w ostatnim roku, jeżeli mówimy o YouTube'a, zdobył 13 prawie tysięcy. Jest szok i niedowierzanie, wiem. Tak, dokładnie 12972 na stan obecny. Co daje to nam w przeliczeniu w godzinach jakieś 350,2 godziny. I plus 45 subskrypcji. Jak dobrze wiemy, najpopularniejszym filmem, który był wstawiony dokładnie 13 chyba lipca, były znajdźki 20 sztuk na brzuszówce, które do dnia dzisiejszego zdobyły nasze ukochane 5661 wyświetleń obecnie. I w godzinach mamy 211,9 godzin na tym otóż materiale, moi drodzy. Tak jak mówię, najpopularniejszym była brzozówka. Drugim najpopularniejszym, choć ma mniej wyświetleń, czyli 634 obecnie, jest to skręć w lewo, nawiązanie do oczywiście Jacobu Voice Navigation, tutaj się nawiązuje. Trzecim już powiedzmy, które trzecie / czwarte bym stwierdził, jest to combo mapa do 1.4.5, która była pierwotnie jakiś z update'em. Pierwotnie 527, po update'cie 494. No i piątym takim wisienką na torcie bym stwierdził, mamy Additional Fair Promotes, który obecnie jest może nieco wstrzymany, ale jeszcze działa, żeby nie powiedzieć. Choć pracuje, choć choroba nie domaga, która była przed świętami. No, choroba nie wybiera wieku, więc no, tak musiałem sobie naszkodzić. Natomiast 475 wyświetleń ma w tym naszym okresie film Additional Fair Promise. Natomiast podsumowanie możemy zakończyć tym, że mieliśmy tylko 3 transmisje na YouTubie. Przypuszczam, że będzie mniej z tego względu na YouTubie, ponieważ przejdziemy teraz, moi drodzy, w tym miejscu był YouTube, teraz przejdziemy do Twitcha, moi drodzy. Społeczność Twitcha oczywiście, jak dobrze ktoś wie, 21 miliardów, 223 tysiące oglądane kategorie, wysyłane wiadomości na czacie, uwaga, 49 miliardów. Dokładnie. To jest społeczność, natomiast streamer, bo jest zakładka też widz, ale każdy widz ogląda swojego, więc kategoria streamer, podsumowanie, moi drodzy. Teraz zgadujcie w komentarzach, ile dokładnie transmisji było na Twitchu. Powiem, 159 transmisji. Liczba godzin oglądania mnie było 324, czyli 324. Utworzonych klipów nie było. Najwyższy ping, czyli ten LJW, który jest według Twitcha tutaj przedstawiany, jest to najwyższy ping, jaki miałem na live. Jest to 22 oglądający. Natomiast suma obserwujących na Twitchu 172. Nie wiem, czemu tu Twitch liczy punkty kanału jeszcze, nie wiem, ale 26 niby. To jest, nie wiem skąd te punkty kanału, ale okej. Jakbym miał towarzysza, to by pewnie było tyle. Ale jeszcze nie mam. Natomiast wiadomości czatu 2000. Na popularniejsze emotki, no to uśmieszek, później drugi uśmieszek. Takie
Czyli Mr. Dzikos Hi, czyli Hi. Najpoczątku 28 razy. Najpopularniejsze kategorie na streamach były oczywiście na pierwszym miejscu, jak to zwykle bywa, Eurotrack. Później mamy Death Stranding Director Cut. Ta wersja rozszerzona Death Stranding. Z tego co dobrze pamiętam, Epic rozdawał Death Stranding, chyba Direct Cut, ale później zmienił na samo Death Stranding. Na trzecim miejscu mamy Farming, oczywiście, i na czwartym miejscu mamy God of War. Kategoria Euro Truck Simulator 2 tak bardzo ci się spodobała, że jesteś w 2% wszystkich jej streamerów. To naprawdę elitarna grupa. No i z streamera kategorii możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o widza. 2000 oglądałem streamerów, 332 dni oglądania, 889 tysięcy punktów kanału, 11 tysięcy wiadomości na czacie. I oczywiście Not Like This 276, Gity 92 Witam 201 razy, Kicu Hej 181 razy, Gity 92 Oh My God 175 razy i Don Mar 10 Hej było użyte 167 razy. Subskrypcji w prezencie tu liczy łącznie akurat, ale 27 subskrypcji z samego roku tylko na jednym kanale było. Ale było. Tu niby moderowane kanały jest 8, godziny moderacji 311. Ulubieni streamerzy, uwaga. W 1% najbardziej wygadanych użytkowników czatu jestem u Bluetooth TV, ten ma Instagrama też, u Don Marcinosa, który również ma Instagrama, i u Zbyniu Games, który chyba nie posiada Instagrama, z tego co pamiętam. Mogę się mylić. Tak. Powiedzieć tak, w 5% najbardziej wygadanych użytkowników czatu jest WF Farmer, który ma też kanał na YouTube podobnym, podobnej nazwie, więc można do niego zajrzeć. No i tak. To by było na tyle, moi drodzy, z podsumowania Twitchowego, jak i oczywiście z podsumowania YouTube'owego. Więc co ja mogę życzyć? No zdrowia i żebym ja wyleczył tą chorobę. Jeżeli ktoś wie, to jest to choroba K81. Więc można sobie wygooglować, jaka to jest choroba. Ja powiem tak skrótowo, K81. Więc dietę stosuję. Jest progres zwany 109,4. Wcześniej ważyłem, a teraz 107,7. Jest niewiele, ale możemy przyjmować, że schudłem trochę. Chcę, żeby zejść tak do 95 w nadchodzącym roku. No i oczywiście zawieszenie się pomyślności, jak i oczywiście zdrowia. Trzymajcie się. Do zobaczenia w nowym roku. Planuję nad pierwszym filmem, który będzie na pewno albo po nowym roku już, ale myślę, że tak będzie w pierwszego albo tak po nowym roku właśnie ze stanowiska, a później będzie grubszy film, jeżeli chodzi o kolonię. Spokojnie, kolonia, jeżeli chodzi o farminga, nie będzie taka jakby realna, tylko coś podobnego na w zasadzie poprzedniego filmu, który ma 5000 tam wyświetleń. Czyli coś podobnego do Snajdziek. Także, moi drodzy, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć i czołem. Kluski z Rosołem, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym roku. Bye.